Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić historii pewnej kobiety, której niestety nie udało się uniknąć udaru mózgu. Jest to historia 38-letniej kobiety, czyli bardzo młoda osoba i która, jak się okazuje, z przyczyn nie do końca oczywistych doświadczyła właśnie udaru niedokrwiennego mózgu. A dlaczego taka sytuacja miała miejsce? No przyczyna jest bardzo mało oczywista. Jeżeli interesuje Państwa ta historia, to serdecznie zachęcam do pozostania dzisiaj ze mną. Udar niedokrwienny mózgu to niekorzystne zdarzenie zdrowotne. Dlaczego tak bardzo obawiamy się udaru? Już samo słowo udar budzi powszechny niepokój i trudno się dziwić. Jak się okazuje, w ostatnich 25 latach występowanie niekorzystnych następstw związanych z udarem w sposób zatrważający rośnie. I udaru boimy się nie tylko z tego względu, że pogarsza nasze funkcjonowanie fizyczno-umysłowe, ale jest też jedną z głównych przyczyn śmierci. Dokładnie rzecz ujmując, jest to druga przyczyna śmierci zaraz po chorobie niedokrwiennej serca na całym świecie. I mówiąc o udarze, to nie tylko ryzyko śmierci, ale właśnie uszczerbek zarówno na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym. Na przykład różnego rodzaju niedowłady, które mogą wystąpić właśnie po doświadczeniu udaru. I też trudności w funkcjonowaniu takim ogólnym, intelektualnym. Ponadto wystąpienie udaru to właśnie przyczyna często występowania w późniejszym wieku demencji. Ale czy przykładowo kompulsywne objadanie się może w jakimś mechanizmie sprzyjać występowaniu udaru? Na początek chciałabym powiedzieć o znanych czynnikach ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. Mianowicie te czynniki możemy podzielić na tak zwane niemodyfikowalne, na które nie mamy wpływu i tutaj można wyróżnić starzenie się. Im jesteśmy starsi, tym ryzyko udaru jest niestety większe. Ponadto też bardziej predysponowani w kierunku wystąpienia udaru są mężczyźni. Pamiętajmy też o tym, że mamy wpływ na wiele czynników, które możemy modyfikować, a które to mogą sprzyjać wystąpieniu udaru. I tutaj mówiąc o profilaktyce, czynniki, na które mamy wpływ, to zdecydowanie będzie na przykład kontrola ciśnienia tętniczego krwi, odpowiednie leczenie nadciśnienia tętniczego, odpowiednie też prowadzenie, wyrównanie glikemii, w szczególności istotne u osób z cukrzycą. Również zaprzestanie palenia tytoniu, zadbanie o prawidłową masę ciała, prawidłowy stosunek obwodu talii do obwodu bioder, unikanie otyłości brzusznej. Czynnikiem modyfikowalnym też będzie zadbanie o prawidłowy styl życia, w tym dietę i o aktywność fizyczną. I też dbanie o prawidłowy lipidogram, co może się manifestować prawidłowym stosunkiem tzw. apolipoproteiny B do apolipoproteiny A1. Przejdźmy zatem do opisu przypadku 38-letniej kobiety, która z przyczyn nieoczywistych doświadczyła udaru mózgu. Mianowicie 38-letnia kobieta została przyjęta do szpitala z powodu niedrożności tętnicy łokciowej. Z przyczyn nie do końca poznanych. Kobieta wcześniej nie chorowała na serce, nie miała zwiększonej krzepliwości krwi oraz także nie miała żadnych innych incydentów naczyniowych, które mogłyby wpłynąć na wystąpienie udaru. Ponadto też nie cierpiała na nadciśnienie tętnicze krwi, nie chorowała na cukrzycę oraz także nie spożywała w sposób kompulsywny alkoholu. Oczywiście zdarzało jej się wypić czasami jednego drinka w tygodniu, ale też nie miało to miejsce każdego tygodnia. Niezaprzeczalnie istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru u tej kobiety był fakt palenia tytoniu. I niestety zdarzało jej się nawet palić powyżej 20 papierosów dziennie. Zadeklarowała taką sytuację już od 20 roku życia. Pacjentka w momencie przyjęcia do szpitala, w momencie stwierdzenia niedrożności tętnicy łokciowej wcześniej nie przyjmowała żadnych leków. Wykonano badanie, jakim był rezonans magnetyczny i w tym badaniu wykazano ostry, niedokrwienny udar mózgu. Zlokalizowano też zakrzep, który prawdopodobnie był przyczyną niedrożności tętnicy łokciowej. Oczywiście u tej pacjentki tak szybko, jak tylko było to możliwe, zastosowano leczenie, tak zwane leczenie trombolityczne, które miało na celu rozpuszczenie zakrzepów i zapobieganie właśnie blokowaniu światła naczynia przez ten zakrzep. Zastosowano też tak zwaną wewnątrznaczyniową trombektomię, gdzie za pomocą specjalnego przyrządu usuwa się zakrzep, tak żeby nie doprowadzić do niedrożności naczyń. Po zastosowanym leczeniu stan pacjentki bardzo szybko zaczął się poprawiać, co oczywiście było bardzo korzystne i bardzo dobrze rokowało w kontekście dalszego stanu pacjentki. Pytanie zasadnicze. Dlaczego tak młoda kobieta doświadczyła tak poważnego stanu, jakim jest udar niedokrwienny mózgu?
Biorąc pod uwagę późniejsze wyniki badań, które pojawiły się po przyjęciu pacjentki do szpitala, okazało się, że cierpi na zmianę w podłożu miażdżycowym, czego potwierdzeniem była obecność blaszki, zwapniałej blaszki miażdżycowej w naczyniach. Ale kobieta nie chorowała na żadne poważne choroby. Wyniki wszystkich badań były prawidłowe. I tak na przykład stężenie białka C-reaktywnego, CRP, które świadczy o stanie zapalnym, było w zakresie wartości prawidłowych. Niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, czyli stężenie homocysteiny, również nie budziło zastrzeżeń. Tak samo wartości glikemii, czyli prawidłowe wyrównanie gospodarki węglowodanowej i nawet było też prawidłowe stężenie lipoprotein LDL. Ale zastanawiający był inny wynik, mianowicie dosyć istotna hipertrójglicerydemia. U tej pacjentki zaobserwowano stężenie trójglicerydów na poziomie 375 mg na decylitr. Dla przypomnienia powiem tylko, że prawidłowe stężenie trójglicerydów w surowicy krwi nie powinno przekraczać 150, a jeżeli jesteśmy po posiłku, to około 170 mg na decylitr. Zatem u niej to stężenie było zdecydowanie za wysokie. A tym bardziej, że nie cierpiała na otyłość, stężenie też zawartość tłuszczu trzewnego, czyli takiego tłuszczu na narządach, była w zakresie wartości prawidłowych. Nie chorowała na cukrzycę i wszystkie inne parametry były idealne, czyli nie mogły wpływać na tą hipertrójglicerydemię. Więc pytanie, dlaczego u niej taka sytuacja miała miejsce? Dlatego też pod lupę wzięto jej styl życia. Na początku zweryfikowano, jak wygląda kwestia stosowania używek przez tą pacjentkę. Okazało się, że od 17 do 20 roku życia regularnie zażywała konopie indyjskie. Później na skutek zajścia w ciążę odstawiła tą procedurę, ale po urodzeniu dziecka nadal pozostawała uzależniona od nikotyny. Jeżeli chodzi o spożycie alkoholu, nie zaobserwowano u niej nadmiernego spożycia alkoholu, co też wykluczyło tą przyczynę jako potencjalną przyczynę występowania hipertrójglicerydemii. Następnym krokiem była diagnostyka zaburzeń odżywiania i tutaj dopiero sytuacja zaczęła się rozjaśniać. Jak się okazało w trakcie wywiadu, pacjentka przez większość życia była szczupła i wysportowana, ale na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy jej masa ciała wzrosła z 47 do 72 kg. I faktycznie też sama pacjentka w momencie prowadzenia wywiadu zdała sobie sprawę, że tak naprawdę ma problem ze spożywaniem przekąsek posiłków. Mianowicie bardzo często sięga po słodko-tłuste pokarmy. Bardzo duża preferencja w kierunku tego typu przekąsek. Niestety spożywaniu tego rodzaju pokarmów towarzyszy poczucie wstydu oraz winy. Specjalista wstępnie określił te zaburzenia jako zaburzenia odżywiania związane z takim napadowym objadaniem się. Ale później, jak powiedziała pacjentka, te epizody objadania się głównie towarzyszyły jej w okresie nocnym. Dlatego też zostały jakby zaklasyfikowane do tak zwanego syndromu nocnego jedzenia, gdzie faktycznie pacjentka wspominała, że w sposób niekontrolowany sięga po pokarmy, spożywa je celem też złagodzenia sobie dyskomfortu związanego z trudnościami z zasypianiem i też jako forma radzenia sobie ze stresem. Jak się później okazało, niepokojące zachowania związane ze spożywaniem posiłków były skorelowane z informacją, którą uzyskała w pracy. Mianowicie pojawiły się takie doniesienia, że prawdopodobnie jej umowa o pracę nie zostanie przedłużona. I tak jak szybko pojawiły się te doniesienia, zaczęła pacjentka przejawiać pewien rytuał. Mianowicie w przerwie porannej w pracy, po wypiciu kawy oraz wypaleniu papierosa, bardzo szybko sięgała po słodkie batony, czekoladowe batony, które były dostępne w maszynie w miejscu pracy. Syndrom nocnego jedzenia pojawił się kilka miesięcy później, kiedy pacjentka już zupełnie była pozbawiona pracy i była zdana na siebie w warunkach domowych. Podsumowując, na pewno niepewność, stres w miejscu pracy, niepewność związana z zatrudnieniem była takimi czynnikami wyzwalającymi napady takiego objadania się. I zdecydowanie też mogło być to przyczyną później występującej hipertrójglicerydemii. Pacjentka na kilka tygodni przed udarem czuła się poddenerwowana, rozdrażniona, co też było zaobserwowane przez osoby z jej najbliższego otoczenia. Jaka konkluzja z tego opisu przypadku? Naturalnie nie możemy powiedzieć, że na pewno epizody objadania się u tej 38-letniej kobiety były główną przyczyną wystąpienia udaru,
ale warto zwrócić uwagę na czynniki modyfikowalne, które u większości ludzi, nawet w 90% przypadków, mogą być przyczyną właśnie występowania udarów. U wspomnianej pacjentki to właśnie hipertrójglicerydemia związana z objadaniem się pokarmami wysokocukrowymi wraz z połączeniem tego stanu rzeczy z nadmierną ilością wypalanych papierosów zdecydowanie były głównymi czynnikami ryzyka występowania udaru. Jaka z tego lekcja? To właśnie hipertrójglicerydemia może przyczynić się do nasilenia powstawania zmian miażdżycowych, a ostatnie doniesienia pokazują, że hipertrójglicerydemia może działać jak swego rodzaju stymulator, tak zwany prokoagulant, czyli taki stymulator, który zwiększa stężenie, wytwarzanie trombiny w ludzkim osoczu, a to z kolei zwiększa ryzyko ostrej zakrzepicy. Hipertrójglicerydemię głównie obserwuje się u osób, które mają uwarunkowania genetyczne, tak zwana rodzinna hipertrójglicerydemia, ale też u osób, które nadużywają alkoholu lub też mają w sposób nieprawidłowy leczoną cukrzycę, niekontrolowane wartości glikemii. Ale jak pokazuje niniejszy przypadek, nasza pacjentka takich uwarunkowań nie prezentowała, a pomimo wszystko występowała u niej hipertrójglicerydemia. I dopiero po zebraniu dokładnego wywiadu, po rozmawianiu z pacjentką, zdaniu sobie sprawy przez samą pacjentkę, że to jej nawyki związane ze spożywaniem pokarmów mogły przyczynić się po pierwsze do wystąpienia hipertrójglicerydemii, a po drugie mogły zwiększyć ryzyko udaru mózgu. Ten przypadek może stwarzać takie przesłanki, że właśnie takie napadowe objadanie się i następcza hipertrójglicerydemia może być czynnikiem ryzyka, niezależnym czynnikiem ryzyka, który właśnie może zwiększać ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. Jeżeli podobał się Państwu dzisiejszy niestandardowy odcinek, to zachęcam do pozostawienia kciuka w górę oraz do zasubskrybowania kanału. A ja już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek.